Ale wszystkim w dzisiejszym odcinku piątek, piąteczek, piątunio. Słuchajcie, pasowałoby dzisiaj coś zrobić, ale kurczę, nie wiem, jakiś taki po tym srowidzie, jakiś taki zrobiłem się ciepłe mleczko, nie wiem, kurde, gdzieś mi dwa dni temu wiało szyję, mnie kurwa gdzieś wszystko boli. Nie wiem, ja mi się pewno nie nadaje, pewno trzeba będzie kupić jesionkę, złożyć ręce i czekać, kurde, bo Krzysiek, otwórz oko będzie, tak? No dobra, słuchajcie, wczoraj byłem z tytoniem łukowej i oczywiście zakupiłem z powrotem ziemię, to jest ziemia, takie, wiecie, do rozsady tytoniu, no. No Rufus, gdzie ty teraz sikasz? Dzisiejszy dzień będzie pod znakiem OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Mam dzisiaj spotkanie, chociaż jeszcze nie wiem na którą godzinę, ale prawdopodobnie ja się dostosuję, jak to się mówi, ja się dostosowuję, bo dzwonił do mnie przedstawiciel z firmy, którzy montują fotowoltaikę. No i w sumie umówiliśmy się wstępnie na piątek, dzisiaj. No i co? No i oczywiście pilnuję telefonu. Gówno, Krzysiek, pilnujesz telefonu. Dobra, zaraz znajdę telefon. Jak coś będzie dzwonił, to ja wtedy oddzwonię. No i słuchajcie, rano wstałem, zrobiłem listę. Zaraz wam pokażę listę moją. Ta lista gdzieś jest w sortowni. Dobra, o, tutaj ja cały czas, słuchajcie, ja cały czas sortuję, nie ma to tamto. O, tu jest lista. To jest moja lista. O. Słuchajcie, tu jest ile pytań? Moi drodzy, ja to zaliczyłem 12 pytań. 12 pytań do przedstawiciela. Zamknę drzwi, niech mi tu ciepło, bo wiecie, już zaczynam palić. Chciałbym tego gościa przyjąć w domu, ale z tego względu, że ostatnio u mnie był srowit, także ja tu postaram się zapewnić takie minimum. Dobrze, że słońce wyszło, chociaż się, no, będzie mu ciepło. No, ja tu spróbuję tutaj przed tymi, o, tutaj zrobić jakiś stół, zrobić krzesełka mięciutkie. Także ja to z nim tutaj siądziemy na słoneczku, jak to się mówi. Dla takiego człowieka, który sprzedaje panele fotowoltaiczne, słonko powinno być jakimś takim, no, dużym plusem. No i co tu by dzisiaj? No i co, słuchajcie, w pole nie pójdę. Ryj mnie boli, tu, już mówiłem. W pole nie pójdę, bo jakoś też tak jakoś podwiewa wszędzie. Nie wiem. Będę czekał, słuchajcie, no tak nie będę czekał, żebym czekał, wiecie, czekał na tym stole ślęczał. Dobra, ja wydrę ten stół. Dobra, gdzie ten stół mam? Tutaj mam. O kurwa, ależ tu bałagan. Ja pierdolę, dobra. To, żeście nie widzieli tego bałaganu, stół jest tutaj. O, stół, ja to spróbuję, ten stół, dwa stoły. Tu ten stół wydrę i tutaj postawię. Zaraz przygotuję jakieś krzesła. No, oczywiście muszę być przygotowany. No i czekam, słuchajcie, czekam na telefon od tego przedstawiciela, no i będziemy rozmawiać, no zobaczymy, jaki to cały kosztorys, jak co ma być, gdzie ma być kopane, gdzie tego. No, także ja czekam z niecierpliwością. Także odcineczek prawdopodobnie pójdzie w niedzielę, bo jutro pasowałoby coś zrobić, wiecie, coś by jutro pasowało zrobić. Ale wszystko będzie zależało od, czy będzie mnie tu dalej bolało, może mi z drugiej strony wie i tak samo będzie bolać z jednej i z drugiej strony, no. Wiecie co, to ja tak myślę, bo ja tak dzisiaj tak chyba nie będę rozładowywał. Ja sobie tutaj pewno, kurczę, coś, jakiś lewarek sobie podłożę, słuchajcie. Podłożę sobie tu lewarek, potem hak, żeby tak te sprężyny nie uduszać, także ja idę szukać na razie jakiegoś lewarka. Z Władka wezmę, to najlepszy jest, bo te hydrauliczne to oni, wiecie, puszczają. A, ciekawe, słuchajcie, coś wam ciekawego pokażę, no. I zobaczcie, co się zrobiło, patrzcie, nowa folia i taka dziura. O, patrzcie. Kurczę, wiecie co, wkurzyłem się, bo ja to zobaczyłem w sumie dzisiaj rano. No i tak patrzę, co to mogło być. Widać, że tu działało jakieś zwierzątko. Słuchajcie, i tak pomyślałem, co to mogło być, no. Myślę, że to był lis, wiecie, lis. Lis się do czegoś dobierał. Wiecie, i tam w środku ja to przyniosłem tę jedną dynkę. Tam w środku były poukładane dynie, wiecie? Tam w środku były tak dość dużo, takich chyba, nie wiem, z 10 takich dyń. I ja myślę, że był głodny. I on tutaj chciał się dostać. Słuchajcie, chciał się dostać do tych dyń. No bo tak ładnie wyglądały. Tak popatrzyłem, później przyszedłem tutaj, że tak dość apetycznie to wyglądało i pewno on się chciał tutaj dostać do tej dyń, bo tak, no przecież mógł w tamtej stronie dziurę zrobić.
A to były właśnie dynie poukładane tutaj przy tej listewce, co tutaj widzę. No także pani prezesowi powiedziałem, żeby te dynie wszystkie powyciągała, żeby tu więcej dziur takich nie było. No nawet jednego roku nie wytrzymała. No i już takie szkody są. No nie takie szkody, mam jakieś takie dobrą taśmę, dobra. Idziemy teraz tam podłożyć ten lewarek, bo to, o. I tak, czego list? Lis? Słuchajcie, tu pióra są. Tu jakieś pióra są, nie wiem, tak jakby kura. Tak jakby kura była tu zeżarta. Lub walczyła, wiecie? I tak sobie pomyślałem, bo że na takiej wysokości, no nie wiem, szczur? No nie sądzę, chociaż piszcie w komentarzach, co mogłoby zeżreć to. No, już lewarek sobie naszykowałem. To chyba będzie najlepsza opcja. Tak, sprężyny nie będą naprężone. No już gitara jest. Ale jutro pewno trzeba będzie. To trzeba będzie, pewno trzeba będzie rozładować to. Dobra, także ja tutaj czekam na to. O, już jest stół. No, stół stoi, zaraz przyniosę jakieś krzesełka. Układamy ładnie dynie. No, moja lista. O, no. Także ja idę do sortowni sortować i czekam na przedstawiciela. No, moi drodzy, koniec, jak to się mówi, już koniec. Już godzina taka, że w piątek już chyba nikt do mnie nie przyjedzie. Oczywiście telefon milczy. Ani żadnego SMS-u, ani żadnej po prostu umawianego terminu przyjścia i porozmawiania na temat zakładania instalacji fotowoltaicznej. I teraz słuchajcie, moi drodzy widzowie, nasuwa się takie pytanie. Czego obawiają się instalatorzy paneli fotowoltaicznych? Czy jakiś pytań? Bo ostatnia moja rozmowa z tym przedstawicielem to była środa. Gdzieś przed południem dzwonił do mnie. Oczywiście tam wszystko było piękne. Chciał chyba nawet spotkać się w środę, bo ja tego wcześniej wam nie mówiłem. Teraz wam to już, jak to się mówi, dokończę. Chciał spotkać się w środę, ale z tego względu, że ja w środę też nie miałem czasu, to ja powiem, no to w czwartek. Ja mówię, w czwartek nie, bo wiozę, tam mam taki wyjazd, moi drodzy, bo też nie wiadomo, o której bym chciał przyjechać, co będę się z kimś umawiał, jak nie przyjadę na określonym terminie, no to też nie będę patrzył, jak ktoś czeka na mnie. Także całe to nasze spotkanie w sumie miało być zorganizowane w piątek o godzinie, jak to się mówi, ja powiedziałem, że ja się dostosuję do tej godziny, bo ja jestem tutaj, jak to się mówi, w domu. Nigdzie wtedy nie wyjeżdżałem, w sumie czekałem. Mawialiśmy się w ten sposób, że albo napisze do mnie SMS-a, że o tej godzinie będzie spotkanie, lub zadzwoni no, przez telefon. Także w sumie tak, przedstawiciel dzwonił chyba ze 4 razy do mnie. Jak to się mówi, ja odmawiałem z tego względu, że zachorowałem, chory byłem, nie chciałem po prostu tam roznosić tej infekcji, także uważam, że to jest z mojej strony jest dobre zachowanie, no bo po co mam kogoś narażać na jakieś tam choroby, na jakieś choroby, no. Nie ma co ukrywać. No i teraz tak, moi drodzy, chciałem się dopytać tego właśnie przedstawiciela tych paneli o koszt po prostu całej instalacji. Przecież to jest koszt, ja muszę pokryć to ze swojej kieszeni. Jakieś tam nikłe procenty pokrywa różne tam programy, ale jeszcze o tych programach to będzie oddzielny odcinek. I to jest teraz, wiecie co, moi drodzy, to jest tak ciężko. Nikt nie przyjedzie, nikt nie porozmawia, a wszyscy mówią o tej fotowoltaice, że ta fotowoltaika jest taka cudowna. No i teraz wiecie, no ja dalej stoję w takiej kropce, ale mam tutaj, jak to się mówi, swoje 14 pytań, moi drodzy, czekajcie, zobaczę. Tak, nie, 14, 12 pytań, ale chociaż tu jeszcze można było parę pytań dopisać. Bardzo prosty, słuchajcie, bardzo prosty. I tak się zastanawiam, czego obawiają się ci przedstawiciele tych instalatorów, instalacji paneli fotowoltaicznych. Czy pytań, czy może mnie? Nie wiem, wiecie, czy ja tak strasznie wyglądam? Czy się pokaż zęby? Może ludzie się zęby twoje boją. No, nie mam kłów, żebym tam kogoś ugryzł czy coś. No. Trudno mi powiedzieć, wiecie. Jeszcze wrócę do tej rozmowy, co ostatnio w środę. Wszystko było dobrze do tego momentu, w którym powiedziałem, że
chciałbym zrobić takie relacje, bo jestem, nagrywam po prostu takie filmy o codzienności. I tu bym powiedział, zaczęły się pewne schody. Już może nie dokończyłem, bo zmieniłem ten. I tu zaczęły się schody. Już ten pan powiedział, a on by nie chciał wystąpić. Nie za bardzo. Ja mówię, ale w czym problem? Pan mi tu przyjdzie. Zobaczymy, pooglądamy całą moją posesję. Gdzie tu najlepiej zainstalować te panele. Ja po prostu bym chciał zobaczyć opinię, jak ktoś na przykład już instaluje, to może coś doradzić, czy coś takiego. I no, ale on tutaj, on by nie chciał występować, ale mówię, dobra, no to słuchaj, pan tu przyjdzie, oceni, gdzie, co, jak można założyć, ile to wszystko będzie kosztować. Ja też nikogo nie zmuszam, jeżeli ktoś nie chce wystąpić w moim filmie, no to nie występuje, ale mówię, bym chociaż chciał... No, słyszycie odpowiedzi na te pańskie pytania. Pan nie musi być na wizji. Ja mówię, niech pan tam się zapyta tego swojego może króla nad sobą, jakiegoś dyrektora, prezesa. No, bo wiecie, ja tu jestem sam sobie prezesem. No i ja mówię, no, jakoś można było się dogadać, ale wiecie, no, nie w taki sposób, że po prostu już telefon milczy, nikt się nie odzywa, no, nie na tym rzecz polega, żeby w ten sposób traktować klientów. Nie wiem, może coś się stało. Słuchajcie, ja nikogo nie osądzam. Ten film nie jest po to, żeby jakoś tam, nie wiem, nie, ja nie jestem jakiś tam antypanelowiec, czy anty... Jak to od razu, jak ktoś już nie chce paneli zakładać fotowoltaiczni, to jest no antyśrodowiskowy, czy jak to się tam nazywa, antyzielony, czy jakoś już, zaraz jest anty. Słuchajcie, każdy, jak przez to są duże koszty takich paneli, każdy by chciał wiedzieć, jakie będą koszty, czy to się mi opłaci. No po prostu chciałbym sobie podliczyć, po jakim okresie zwróci mi się te koszty, wiecie. To takie, no to jest dużo pytań, no dużo pytań do takiego przedstawiciela. No ja też mam nadzieję, że jeszcze ten przedstawiciel się odezwie. Słuchajcie, ja nie podaję tutaj ani nazwy firmy, ani, bo on mi się przedstawia z imienia nazwiska. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja przez ten film pokazuję, że chcę, nie wiem, ośmieszyć kogoś, ośmieszyć jakąś firmę, czy podkreślić, że ta firma jest nierzetelna. Słuchajcie, to nie jest mój cel. Po prostu celem moim jest, no, dowiedzenie się na, do odpowiedzi na kilka pytań. No słuchajcie, no prosty pyta, to by pewno dziecko na to odpowiedziało te pytania. No nie wiem, Krzysiek, przytocz jedno pytanie, no. Na przykład, bardzo proste pytanie, to jest punkt czwarty. Czy instalacja fotowoltaiczna będzie działać przy wyłączonym prądzie? To teraz słynne te blackouty, mają następować, nawet już są reklamy w Czechach, nie w Czechach, tylko w Austrii, że przygotowuje się ludność na wyłączenie prądu nawet tygodniowe. I tak się zastanawiam, czy taka instalacja będzie działać przy wyłączonym prądzie, no. No, proste pytanie, słuchajcie, no może nikt takich pytań nie zadaje, może ja jestem pierwszy, nie wiem. Tak jak już mówiłem, ten film nie jest po to robiony, żeby po prostu jakąś firmę zdyskredytować, czy ona się nadaje, czy się nie nadaje na... ani, no, chociaż jakby jakaś firma by chciała zrobić sobie jakieś reklamy, to też by fajnie wyglądało, że jest firmą rzetelną i że można po prostu zaufać jej. Także moi drodzy, ja chyba w tym odcinku już kończę, bo zaczyna się robić ciemno. Także przed nami jest jeszcze sobota. Jeżeli się tam by ktoś odezwał, to chyba tego filmu też nie będę puszczał, bo wiecie, no różne sytuacje mogły się wydarzyć losowe, no, że ktoś może nie miał czasu, może coś ważnego wypadło. Także ja to postaram się zrozumieć. Ja jeszcze poczekam przez sobotę. Film chyba się ukaże w niedzielę. Wiecie, ja w tym filmie ani nikogo po prostu nie dyskredytuję, ani nikogo nie, tutaj ani nie polecam. Po prostu chcę się dowiedzieć parę pytań. Także mi się zdaje, że już się robi troszkę ciemno. Słuchajcie, już pewno mało co jestem widoczny. Wiecie, rej mnie boli dalej. Także co, moi drodzy? Miłej niedzieli wam życzę. Smacznego obiadu. I co, do następnego odcinka. Na razie.